Pod datą 4 lutego Kościół wspomina świętą Katarzynę Ricci, dziewicę. Alessandra Lucrezia Romola Derlicci urodziła się we Florencji 23 kwietnia 1522 roku jako córka Piotra, naczelnika Republiki Florenckiej, i Katarzyny. Po śmierci matki, gdy miała zaledwie 6 lat, została oddana na wychowanie do klasztoru benedyktynek w Monticelli, gdzie przebywała jej ciotka. Po opuszczeniu tego klasztoru i krótkim okresie życia w świecie, w wieku 12 lat wstąpiła do dominikańskiego klasztoru świętego Wincentego w Prato, w Toskanii. Rok później otrzymała habit i przyjęła imię Katarzyna. Szybko wzrastała w cnotach. W wieku 25 lat została przełożoną klasztoru. Okazała się być sprawną administratorką i organizatorką życia klasztornego. Z jej rad korzystali książęta, biskupi i kardynałowie. Korespondowała z trzema przyszłymi papieżami, Marcelim II, Klemensem VIII i Leonem XI, a także ze świętymi Filipem Nereuszem, Karolem Boromeuszem i Marią Magdaleną de Pazzi. Swoich rad udzielała zarówno osobiście, jak i korespondencyjnie. Niemal od początku życia zakonnego zmagała się z poważnymi chorobami, które przygotowywały ją na kolejne doświadczenia. Od lutego 1542 roku przez kolejne 12 lat Katarzyna przeżywała co tydzień ból z powodu stygmatów, trwający zazwyczaj od czwartkowego popołudnia do popołudnia w piątek. W trakcie głębokiej modlitwy i kontemplacji tajemnic męki pańskiej na jej palcu pojawiała się również obrączka, symbolizująca zaślubiny z Chrystusem. Często przeżywała wielogodzinne ekstazy związane z rozważaniem drogi krzyżowej. W tym czasie wielokrotnie odnosiła rozmaite bolesne rany. Wieść o tym ściągała do Prato tłumy pielgrzymów i dostojników. Papież Paweł III wysłał komisję kardynalską, która uznała nadprzyrodzony charakter zjawisk. Mistyczne przeżycia Katarzyny były źle odbierane przez współsiostry, które próbowały ją poniżać i szydzić z niej. Jednak świętość i pobożność Katarzyny ostatecznie przekonały siostry do prawdziwości jej przeżyć. Doświadczenia stygmatów ustały na prośbę samej Katarzyny i po usilnych modlitwach całego konwentu, gdyż sława mistyczki uniemożliwiała normalne życie zakonne. Katarzyna zostawiła po sobie pisma ascetyczne, utwory poetyckie i korespondencję. Najsłynniejszym utworem jest Kantyk o Męce Pańskiej, niemal w całości składający się z cytatów biblijnych. Do dziś jest on śpiewany w klasztorach dominikańskich, szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Zmarła 2 lutego 1590 roku. Po wielu przerwach i opóźnieniach w procesie beatyfikacyjnym do grona błogosławionych wprowadził ją Klemens XII w 1732 roku, a w roku 1746 papież Benedykt XIV zaliczył ją do grona świętych. Jej relikwie spoczywają w klasztorze w Prato. Jest patronką miasta Prato, wytwórcą fajek, handlarzy wyrobów tytoniowych i osób chorych. Módlmy się. Panie Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Katarzynę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.